Cześć, witam w kolejnej części z serii Dark Souls. O kurwa, co tu się podziało? Nowy mikrofon Blue Yeti, z tym, że w wersji dla bogatych inaczej, a także nieco inna forma nagrywania, która, no cóż, wydaje mi się, że będzie lepsza. No tak, poprzednia część się zakończyła niezbyt wesoło. Przyznam szczerze, że się trochę zdenerwowałem na koniec, ale na szczęście nie nagrywałem już dalej. No i co? Sfarmiłem sobie tutaj całą okolicę. Nie zginąłem ani razu, a więc dusze powinny dalej czekać przy bosie, a właściwie przy tych trzech kochanych naszych bossach. No ale z 55 tysiącami dusz, podczas gdy poziom kosztuje niecałe 2000, nie będziemy na bossa szli jacyś idioci, czyż nie? No więc wracamy sobie do Majuli. I kurczę, myślę, że jednak może warto będzie kupić już ten drugi długi miecz. No i tak zrobimy. Kurczę, nie wiem jak długie party będą mogły być, ponieważ no rozmiar nagrywany w przypadku Frapsa no jest dość no nieco większy niż w przypadku OBS-a. No ale nic, dobra. To już tym się zajmę sam. I tak, kupujemy oczywiście no jeden miecz, nie potrzebujemy 11. Nie jesteśmy Zoro. I co? Tarczę sobie zostawimy na wypadek Invade'a. A miecz oczywiście sobie wyekwipujemy. Jak tu w ogóle miecz z Jake? O, to jeszcze słabo. To jest zwykły miecz. Trzeba go oczywiście ulepszyć. Czy możemy zrobić Stance'a? Stance'a możemy zrobić. I będzie dobrze. Jak był taki specjalny filmik w internecie. No dobrze, zobaczmy jak w ogóle stoimy z tytanitami. Aha, no i co? Duże kawałki. No trochę się wykosztujemy. Trochę pobiegamy w tej weftę. No ale nie chciałem tego robić już poza wizją, o ile chciałem sfarmić poza wizją, bo to byłoby dość monotonne. Ale... Oj, jak majdanuszkami. Ale no cóż, no takie rzeczy to już wolę zrobić tak, żeby nie było to, żeby później gameplay nie był wyrwany z kontekstu. Chociaż mogłem niby zrobić, powiedzieć, że o, zrobiłem to i to. Dodatkowo tak jak to miało miejsce w przypadku farmienia. No ale dlaczego by nie pokazać tego? Przecież to takie pasjonujące i zajebiste. No dobra, jeden. To jest drugi poziom i trzeci to jest 6. O matko bosko, 15 tysięcy złotych dusz. Aha, no dobra, no jeszcze sobie ten miecz ulepszymy, tak? Nie, no co ty od... Dobra. No niestety. Myślałem, że jest jakiś new ember dla niego, ale tego embera nie ma. No i co, mamy dwa miecze plus 6. Z tym, że jeden napierdziela od ognia jeszcze. Myślę, że będziemy robić niezły damage na Power Stance'ie. To się dopiero okaże na bossie. No dobra, wydajmy jeszcze resztę dusz. I nie będzie to byle głupi poziom. Nie byle głupie levelowanie. Ponieważ wypadałoby jeszcze kupić parę rzeczy, które nam otworzą furtkę do, nie wiem, wygodniejszej gry może. No są to przedmioty, które wypada mieć. I oczywiście idziemy do kotka. Czy też kociczki, która siedzi przy biurku i się gapi w ścianę. Dobra. Cześć. Ale fajny ma głos, muszę powiedzieć. Podoba mi się jej głos. Dobra. No dobra, koci pierścień. Ja mam nadzieję, że nie dmucham w mikrofon. Które oczywiście obniża obrażenia od upadku. I weźmiemy sobie oczywiście pierścień szeptów. Zostaje nam 15 tysięcy na wydanie na poziomy. Przewiduję, że to będzie mniej więcej poziomów. No jeżeli poziom kosztuje około 2000 i ten koszt rośnie. O Jezus, to już jest wyższa matematyka. Nie wiem. Mając 14 tysięcy to 5 poziomów, 6, góra. No dobrze, level up.
No i endurance, myślę, endurance, no tych poziomów to jest, no 6, no w pamięci liczy zajebiście, jak widać. No, oczywiście sobie accepto. Czy możemy sobie zasilić konto jakimiś czekami? No są czeki, oczywiście. Big Mac. Kolejny. Big Mac. I ostatnie. Aha, nie było Big Mac. Dobra. Okej, level up jeszcze raz. Dodamy sobie jeszcze endurance. Endurance się opłaca podnieść do 20. Nie no, do 30 chyba. Ale do 20 ta wytrzymałość rzeczywiście wyraźnie rośnie. No i co? No i lecimy na te bossy. Mamy do odzyskania duszę. Przepraszam. No i musimy się zemścić. Myślę, że spróbuję jeszcze raz zrobić to solo. Jak się teraz nie uda solo. Chociaż kurczę rozgrzewki nie miałem żadnej, bo nie ma z czym tutaj walczyć. Jak drugi raz nie wyjdzie solo, no to do 3 razy sztuka. Spróbuję się jeszcze raz. No i jak to nie wyjdzie, czego bardzo bym nie chciał, bo to było jednak smutne, no to sobie przyzwę jakąś pomoc, tak? Mam nadzieję, że też, że mikrofon za bardzo nie szumi. A przynajmniej nie powinien szumieć bardziej niż tamten stary. Jeszcze podciągnąłem jakość dźwięku, w ogóle takie śmieszne rzeczy porobiłem. Nawet tamten stary powinien lepiej brzmieć, ale już. Już chuj. Dobra, możemy sobie chyba jakoś nawet wzmocnić ten miecz. A zrobimy. A, tylko na co oni mają wrażliwość? To jest pytanie. No nic. Aha, bo tamten miecz jest w lewej ręce i chyba tak się nie da. No dobra, no to idziemy. A, czy mamy tego świetlika, czy co to jest, żeby sobie zwiększyć damage, na przykład, też nie. No to skakujemy. I lecimy. Cześć kolego. Ostatnio mnie uderzyłeś na dzień dobry, o, prawie spadłem. Damage jest miodny, ale kurczę, zużycie staminy jest za duże. Więc jednak wolę dual wielding. Damage nieco mniejszy. Kutasiarzu głupi. No ale... Ale idzie to sprawniej. O Jezus. Proszę mi nie rób takich rzeczy. Weź to w dwie ręce. I zabij go. Dobra. Pierwsza walka. No walka z jednym nie jest trudna, tak? Gorzej wygląda walka z dwoma. Gdzie jest... Co on już się szykuje do skoku? Cholera. Gdzie jest drugi? Już się chyba szykuje. No ale... Dobra, już się akurat jak się zacz... Muszę się zacząć wcześniej niecierpliwić, to wtedy szybciej wskoczy. Mogłem sobie brać w sumie kocie pierścionek. Aha, znowu sytuacja starczą na super poziomie. I no jest niefajnie, wam powiem. O. Timing. Kurczę, zaskoczyła. No dobra, teraz się zaczęło. Męczarnia. Psychofizyczna. Myślę, że jak odsuniemy się daleko. O kurwa, no przecież dusze do zabrania są. Dobra. Się odpaliłem. O nie, 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 nie. Taniec pojebaniec, którego bardzo nie lubimy. Ostatni Estus. Bardzo niedobrze. Tutaj jakiś łombo komu. Niestety obraliśmy zły cel. O, traf sobie. Kurczę, strasznie się denerwuję, że znowu nie wyjdzie. O nie. Dobra. Kurczę, nie wychodź mi z pola widzenia. No. Dobra, puszczamy target i musimy trochę opanować sytuację na polu walki. Dobra, ten nic nie robi. Skacze. Nie trafiamy. Dobra, trafiamy tego w dupę. Kurczę, nie być greedy, nie być greedy. Focus, focus. Tak zwane skupienie. Easy, dobra. Jakbym teraz zginął na jednego, to bym się bardzo zdenerwował. I... O kurwa mać! Nie!
Kurwa, dobra, chuj. Kurwa, no, został jeden. Jakie to było niefajne. No nic, lecimy szybko. Estusy są z powrotem. Człowieczeństwa sobie jeszcze nie odnawiamy. Mamy małą karę do życia. Chyba trzy ciosy przeżyjemy jeszcze. No a jak zginiemy tym razem, no to sobie już to człowieczeństwo przywrócę. No i wezmę jakiegoś kolegę czy koleżankę do pomocy. No kurczę. Smutno mi strasznie, że się nie udało, no naprawdę. A myślałem, że będzie tak fajnie, że przyjdę. No druga próba i w ogóle, no i się uda, to dupa. No nic, ale jak to się mówi, do trzech razy sztuka, tak? Więc spróbujemy. Cześć. Dobra, otwarcie. Chujowa kontynuacja. Przydałoby się więcej estusu. Aha, no spoko. Ale oni sobie grzecznie i kulturalnie czekają. Ale tylko nie pytam, czy on skoczy tędy, czy tędy. Oho. Cheaty. Dobra. Najpierw trzeba dać mu zaatakować. Później możemy pomyśleć o leczeniu. Dobra, on to ma swoje głupie combo. My go tutaj podźgamy po dupci. On tu się zamachnął. To był chyba jego ostatni błąd. Szybkie ataki, dobra. No tak więc jak już mówiłem, walka solo jest łatwa. Może podejdziemy też, to chętniej wskoczy, żeby nam spuścić manto. Tak. Skoczył wyraźnie szybciej. Mamy okazję go nieco mocniej obić. Tylko, że on się sprytnie cofa i czeka, bo wie, że tamta druga będzie wskakiwać. Dobra. A, proszę bez takich. Dobra, biegnie, biegnie, biegnie. Okej, co my tu mamy? To jest chyba ta zraniona. Alessia. Easy. Alessio, rzucaj. Pozbawiła się tarczy, jest dobrze. Aha, tylko że oczywiście ja popełniam błędy. Oni też popełnili błąd. Dobra, musimy się skupić na tej bez tarczy. Tylko że, no kurczę, nie będzie to łatwe. Widzę, że nie przeżyjemy drugiego ciosu. Dobra, target. Odsuwamy się. Dobra, dała nam się healnąć. O kurwa, mać. Dobra. Healando. Taki cios, żeby nie było jej za wesoło. Cheaty. Ale my też mamy w zanadrzu cheaty, które są healem. Dobra, ten tam z tyłu się trzyma. Ta odskoczyła. Ten nas... A kurwa no. No to nie jest jeszcze ten skill, tak no. Chujowo, chujowo. No nie chciałem tego robić. No ale jak się powiedziało... Jak się powiedział... A, trzeba powiedzieć psik. Więc przywrócimy sobie człowieczeństwo. I przyzwiemy sobie do pomocy. Nie będzie to gracz. Będzie to oczywiście bot. Tylko czy będzie to Lucatiel? Właśnie nie wiem, czy Lucatiel of Mirror może nam tutaj pomóc. Wiem, że na pewno może to być jakiś pielgrzym chyba, który ma zresztą całkiem niezłe portfolio zaklęć. No nic, zobaczmy.
Tu jest chyba gracz. A nie! Felicia the Brave to jest jeden z botów. Chyba, że tak się gracz nazwał, no to już trudno. I mamy tutaj oczywiście tego pielgrzyma. No dobra, czyli 3 na 3. Ale mordę, dobra. 3 na 3. Więc powinno być sprawiedliwie, tak? Chodźcie, koledzy, koleżanki. Zabijamy tym razem na 100%, na 100 pro. No bo jakby trzech. A tylko widzę. Dobra, widzę zależność. Ma więcej życia albo więcej obrony. Oj, Felicja, ty głupia cipo. Dobra. No nic, zeskoczą do nas wszyscy. Kurczę, nie wziąłem tego pod uwagę. Jakbym wziął, to bym pewnie jednak nie przywoływał. No ale dobra. No ale skoro jest to dobalansowane, dlaczego oni nie... Kurczę, ułatwili tą walkę, czy co? Chyba, że dlatego, że ten ostatni siedzi na górze, to ci nie zeskakują. O kurde. Greedy! W ogóle większy damage też zadają. Pierwszy jest tuś. Tamten idiota rzuca zaklęcia niestety po podłodze. Te najmocniejsze, które ma. I dobra. Teraz mamy no 2 na 2 plus idiota, który jest idiotą, tak? No, super. Czuję się jakbym grał w Rocket League, kurwa. Co jest, kurwa? Aha, dobra. Kurczę, nie wiem jak się do tego wziąć. Na pewno nie jak szpak zajebanie. Dobra, on się tam zajmuje. No to są ewidentnie... O Jezu, biedna Felicja. Ewidentnie Dark Soulsowe cheaty, ale mnie zmusili do tego. Zresztą nie wiadomo jeszcze, czy wygram, tak? Gdyż on tą włócznią dużo zadaje. No dlatego Mag to jest właśnie easy mode. Bo nie musi się wystawiać podchodząc do przeciwnika. No i jego zaklęcia dużo zadają. A jeżeli ma dużo, jak oni to nazwali, dostrojenia, attunement, no to tych zaklęć trochę rzucić może. Są jeszcze pierścienie, które zwiększają ilość kastów kosztem życia. Ale życie tak naprawdę w Soulsach nie jest potrzebne. Ponieważ co się głównie liczy, to umiejętność uników albo blokowania. No nic, dziękuję koledzy. Jak to się ta animacja robiło? Wiem, że to są boty, ale się po ukłonie. Dziękuję. On tam jakiś hejty puszczał. Tutaj jest pełno sekretów. Nie pamiętam dokładnie gdzie. Zwiedzimy je sobie. Niektóre chyba są puste nawet. Kurczę, ja nawet nie chcę pomyśleć, ile to nagranie będzie ważyło. Ale dobra. Silence Ahead. To nie jest kłamstwo. Bo jeżeli dobrze sięgam pamięcią, to zaklęcie, które tutaj znajdziemy, to jest wyciszenie. I to odnosi się do dźwięku naszych kroków. Hoś. A to się nie nazywało Muffle przypadkiem? Chyba, że w Skyrimie ten efekt się nazywał Muffle. No ale dobra. To jest to. Tutaj co mamy? Ale czy to nie jest mimik? No nie, no mimiki tak szybko już raczej się nie pojawiają, no ale odruch to odruch, tak? Target Shield. Czy to nie było lepsze? Nie. Znaczy w sensie nie do parowania. Chyba ten czarny puklerzyk jest naj. A, to podnosi szczęście, jeśli chodzi o znajdowanie przedmiotu. No, to już nic nie było. Liar Ahead. Panie Boże. Illusion Ahead. No, tamten skasował i został Liar Ahead. Gdyś się po prostu wydurnił. Dobra, zrobię sobie Power Stance. Nie, tutaj nie Power Stance. To jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłem. Do której się odnosiłem w przypadku, że jest przeciwnik i skrzynka. Jak się tu na przykład idzie z bronią dwuręczną i się zamachnie, no to... ta różowa, czy jakaś tam, czy czerwona woda, no to chyba z francuskiego róż było. No, mogłaby ulec zniszczeniu i zmarnowaniu. Tutaj trochę Homeward Bones. Możesz, kurwa, no. Dobra.
kolejne gigabajty. Lecimy. No i tutaj mamy kolejne ognisko. O. Oj, 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 oj. I tu tam właśnie kolega nasz wybucha. No i co? Ognisko. Poniżej z plus siłę. My sobie teraz rozdamy poziom. Szybciutko polecimy do Majuli, wrócimy z powrotem. I myślę, że to będzie koniec w ramach tej części. Chyba już piątej z kolei. No, szóstą licząc część zerową. No i ja ciebie poproszę o 20 punkt tego. To sobie podniesiemy do dziesiątki, tak. O Jezus, tego nie. W ramach baldursowych zboczeń. To są główne cechy, które nas interesują. Możesz, kurczę. Ale znaleźliśmy przecież czek na kilka dusz, więc chciałbym go zrealizować, jeśli mogę. Jak się uzbiera trochę więcej tych kamyczków, może jakieś spetryfikowane główienka też wpadną, no to wtedy sobie pójdziemy do Things Betwixt, jakoś tak to było. I sobie wymienimy je na jakieś tam tytanity, bronie i tak dalej. Zobaczymy, co nam da, jak to się mówi, los. No i co, pójdziemy sobie do Servants Quarters i to będzie na tyle. Teraz będzie 5 dni uploadu. No ale cóż, jeżeli chcemy mieć lepszą jakość, no to muszą być jakieś wyrzeczenia. No nic, no to dziękuję, mam nadzieję, że forma jest już nieco przystępniejsza, jeżeli chodzi o materiały. I co, i myślę, że widzimy się w Baldursie. Cześć.